Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Jest już z nami Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan jest znawcą polityki amerykańskiej, za chwilę będziemy mówić o sprawach brytyjskich, ale pan jest znawcą polityki amerykańskiej i chciałem pana zapytać o to samo, co pytam poprzedniego gościa, jak go pytam o Niemcy, ale teraz, co by się stało, gdyby na przykład szef republikańskiej opozycji zapowiedział, że jak dojdzie do władzy, to wyprowadzi szefa rezerwy centralnej siłą albo szefa Sądu Najwyższego siłą z budynku? No myślę, że Amerykanie z tak zwanego urzędu uruchomiliby proces wobec takiego polityka. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili wobec byłego prezydenta Trumpa. Jakie są uruchomione mechanizmy prawne za te wydarzenia, które miały miejsce wiele lat temu przed Kapitolem i wejście do Kapitolu. Więc notabene Trump na pewno nie wzywał do użycia siły. Nie ma żadnej wypowiedzi, w której by wzywał do użycia siły, a Donald Trump wzywał. Ale szuka się usilnie jego byłych pracowników, niektórzy zeznają. No więc mamy ten przykład. Wobec takiego polityka uruchomiono by całe instrumenty prawne. W Polsce się to nie dzieje. Są trzy aspekty, na które warto zwrócić. Tusk przede wszystkim wkracza w prawo konstytucyjne, bo on nawołuje do obalenia urzędników, którzy są instytucji, które są chronione przez konstytucję. Tę konstytucję, którą on miał na sztandarach i na koszulkach przez ostatnie lata. Po drugie, domaga się jakiejś rewolty siłowej w państwie, czy obalenia w ogóle porządku konstytucyjnego. Nie robi to pierwszy raz. Przypomnę grudzień 16 roku i ten pucz w Sejmie, gdzie on też nawoływał do gorszej jeszcze reakcji. Robili to inni politycy związani z Platformą, nawet prezydent Komorowski mówił o biciu dechą i tak dalej. I po trzeci aspekt. On gwałci teraz porządek konstytucyjny, nawołuje do jakiejś rewolty siłowej w czasie, kiedy mamy obok wojnę. Wojnę nie tylko z naszym sąsiadem, ale agresor również mówi o ewentualnej wojnie z nami. I w tym czasie podburzanie społeczeństwa do obalenia siłą porządku konstytucyjnego powinno być wręcz karane. Panie pośle, zmiana tematu. Co oznaczają zmiany w Wielkiej Brytanii dla Polski, dla Ukrainy? Czy to coś oznacza, tylko czy to jest jedyny problem zamieszania? Chciałbym, żeby to niewiele oznaczało. Natomiast oczywiście wszędzie możemy się domyślać, czy na przykład partia konserwatywna nie wystraszyła się tylko pogarszającego się wizerunku Borisa Johnsona, wywołanego tymi problemami wewnętrznymi, pewną jego nonszalancją wobec pewnych kryzysów i tak dalej. No ale są też, można powiedzieć, na razie teorie spiskowe mówiące o tym, że rząd Borisa Johnsona bardzo mocno zaangażował się w poparcie flanki wschodniej, w oparcie Ukrainy. Ja przypomnę, że myśmy wspólnie z Borisem Johnsonem jeszcze jako ministrowie spraw zagranicznych podejmowali działania, aby stworzyć ten trójkąt. Polska, Wielka Brytania, Ukraina. Razem odwiedzaliśmy Kijów. Wspólnie robiliśmy to z Pawłem Klimkinem, ówczesnym ministrem. No i jest takie zapytanie, czy czasem w partii konserwatywnej nie wystraszono się tego ostrego kursu i nie uznano, aby pójść kursem łagodniejszym, bo Europa przecież zachodnia nie popiera tego kursu.
Więc pytanie, czy poparcie Kanady i Stanów Zjednoczonych jest wystarczające? Będziemy na to pytanie mogli odpowiedzieć, jeśli poznamy następcę za kilka tygodni, kilka miesięcy. No właśnie, bo ten następca to tak naprawdę szybko nie będzie. Boris Johnson tak naprawdę zrobił pewien unik, bo oddał władzę, ale dalej ją sprawuje. A pytanie, czy Partia Konserwatywna tak łatwo się dogada, żeby wyznaczyć nowego premiera, który ma być, zdaje się, przywódca Partii Konserwatywnej. To może się okazać niezwykle trudne. Najpierw go trzeba wybrać. Muszą być przeprowadzone wybory, konwencja, kongres, jakkolwiek się tam nazywa. Może to trwać aż do października, czyli kilka miesięcy, ale być może sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa wymusi przyspieszenie. Kolejka jest długa, możliwości są olbrzymie. Jeśli to byłaby na przykład obecna minister spraw zagranicznych, to być może nie byłoby wielkiej zmiany w polityce zagranicznej, bo to jest przecież wybranka Borisa Johnsona na to stanowisko. Ale być może są inni politycy, którzy zajmą się bardziej problemami wewnętrznymi, dlatego że Brexit nie doprowadził do tych pozytywnych, pożądanych zmian, jakie zapowiadał Boris Johnson. Nie jest lepiej po wyjściu z Unii Europejskiej. Nie przyczyniają się do polepszenia gospodarczego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi czy państwami Commonwealthu. A więc no, my tak nie do końca jesteśmy tego pewni, bo mieliśmy po drodze epidemię. Brexit nałożył się na epidemię i mamy wojnę. Pytanie, czy gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii, byłoby lepiej czy gorzej w czasie epidemii, potem w czasie wojny, tak? Czyli jaki to miałoby wpływ? To jest absolutna prawda, no ale też widać, że to porozumienie z Irlandią też w tej chwili było kwestionowane przez Borisa Johnsona. A więc są znaki zapytania, ma pan rację. Wiele tych znaków nie można wyjaśnić na wojnę, epidemię. Więc do końca nie wiadomo, za co tak dokładnie płaci cenę Boris Johnson. Czy za właśnie kumulację tych wszystkich kwestii, czy za istnienie jakiejś alternatywnej polityki, którą Partia Konserwatywna chciałaby zacząć prowadzić. Albo Rosja w Partii Konserwatywnej, co też się zdarzało, szczególnie w opozycji, czyli Partii Liberalnej. Bardzo dziękuję. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, był moim państwa gościem. Dalej rozmawiamy o Wielkiej Brytanii, ale będziemy już rozmawiać o tym z polskim działaczem Sławomirem Wróblewskim, Great Poland w Londynie. Zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu w Wielkiej Brytanii. To prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Po nieustających od wczoraj spekulacjach Boris Johnson poinformował, że ustępuje. Dzień dobry państwu. Zdecydowałem, że rezygnuję ze stanowiska szefa partii konserwatywnej. Jednak premierem zostanę do czasu wyboru nowego szefa partii. W tej chwili wolą partii konserwatywnej jest to, aby przewodniczył jej ktoś nowy. Proces wyboru nowego lidera powinien zacząć się natychmiast. Na nagłą decyzję Borisa Johnsona wpłynęła fala odejść w rządzie, którą zapoczątkował minister zdrowia Sajid Javid oraz minister finansów Rishi Sunak. Obaj złożyli urzędy w proteście przeciwko awansowi posła Chrisa Pinchera, oskarżonego o molestowanie seksualne. Za nimi podążyli następni członkowie rządu. W sumie rezygnację złożyło ponad 50 osób. Przedstawiciele rządu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Działalność rządu jest kontynuowana, wspierana w tradycyjny sposób przez naszą doskonałą służbę cywilną. Nadal musimy służyć naszemu krajowi i wyborcom. Naszym obowiązkiem jest upewnianie się, że ludzie w tym kraju mają sprawnie funkcjonujący rząd. Według Sławomir Wróbel, nie Sławomir Wróblewski, tu mnie koledzy poprawiają, bo witam serdecznie. Zresztą działasz też Gazety Polskiej w Londynie, Klubu Gazety Polskiej i organizacja Great Poland. Zacznę od pytania, jakie to ma znaczenie dla Polaków, ta zmiana Borisa Johnsona? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? No, miejmy nadzieję, że politycznego znaczenia nawet nie tyle dla Polaków, co dla Polski, dla interesów Rzeczpospolitej nie będzie miało aż tak dużego. W rozmowach z politykami brytyjskimi
mocno słychać, że stosunek do polityki ukraińskiej Borysa Johnsona jest szeroko popierany i on nie był kontrowersyjny. On nie przyczynił się do tego, że Boris Johnson został odwołany, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Aczkolwiek zwracałbym tutaj uwagę na to, kto może być jego następcą, bowiem być może ta linia nie być jakoś specjalnie przesuwana na rzecz poparcia Ukrainy i Polski jednocześnie, ale może nie być tak mocno silnie akcentowana jak przez Borysa Johnsona, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, abstrahując od wszelkich skandali czy skandalików, których Boris Johnson niewątpliwie dokonywał, bo był politykiem niekonwencjonalnym i często jednak kontrowersyjnym, to w zakresie swego stosunku do Polski, do interesów polskich, do tego, co się dzieje na wschodzie, do tego karygodnego ataku rosyjskiego na Ukrainę, no Boris Johnson stanął na wysokości zadania i dobrze było mieć w interesie Polski i Ukrainy takiego premiera na Downing Street, co zresztą Ukraińcy też dobrze podkreślali, dobrze go odbierali, nawet nadając mu przydomek Johnsoniuk, przerabiając jego nazwisko na ukraińskie. Także dla tych interesów Polski to nie jest dobra informacja, że Boris Johnson musi odejść. Pytanie o następcę. Pewne wątpliwości u mnie budzi na przykład fakt, że Ben Wallace, obecny minister obrony narodowej, nie zgłosił, nie weźmie udziału w wyborach na nowego szefa, bowiem gdyby on był następcą Borysa Johnsona, moglibyśmy być pewni, że ta linia będzie przynajmniej tak samo twarda, o ile nawet nie twardsza, bo to jest jastrząb konserwatywny, który Rosjan się nie boi. A jeśli chodzi o nastawienie społeczeństwa brytyjskiego, no bo Boris Johnson jest pewną emanacją jednak nastawienia społeczeństwa brytyjskiego. Czy ono jest takie same jak jeszcze urzędującego premiera? Czy premier był takim liderem tych nastrojów? On je prowadził? Premier Boris Johnson po objęciu stanowiska premiera i podejmując decyzję o przyspieszonych wyborach blisko 3 lata temu, on wsłuchał się w głos społeczeństwa, które w referendum w 2016 roku opowiedziało się za Brexitem i która to decyzja społeczeństwa nie była przez czy Camerona, czy Theresa May prowadzona tak, jak powinna. Boris Johnson powiedział, że Brexit means Brexit, Brexit musi zostać dokonany i to zaowocowało jednym z największych zwycięstw konserwatystów w ostatnich 100 latach w wyborach do parlamentu. Więc jasno trzeba sobie powiedzieć, Boris Johnson reprezentował opinię społeczną. Zarzuty natomiast, które mocno ciążą w środowisku konserwatywnym wobec Borysa Johnsona, które nie przyczyniły się może bezpośrednio do jego rezygnacji, to kwestia nałożenia nowej składki ubezpieczeniowej i nieobniżania znaczącego podatków. I to będzie teraz tematem głównym, jeśli chodzi o debatę pomiędzy kandydatami na nowego szefa partii konserwatywnej i jednocześnie wskutek tego premiera rządu Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o stosunek, tutaj podkreślam, do Wielkiej Brytanii, do Polski, do Ukrainy, wydaje się, że tej zmiany nie będzie. A jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, czy będzie łagodniejszy kurs, czy to się już nie zmieni? Różnie może być. Na pewno zwróćmy uwagę na to, kto się cieszył z odejścia Borysa Johnsona. Kreml, Donald Tusk i środowiska niemieckie. To jednoznacznie pokazuje w mojej opinii, że tutaj pewne ustępstwa na rzecz Unii Europejskiej. Nie wiem, dlaczego pan postawił między Donald Tusk i niemieckie i. Donald Tusk, czyli środowiska niemieckie. Donald Tusk i środowiska niemieckie, tak, to bym w ten sposób postawił, a resztę zostawiam jak gdyby do opinii naszych widzów. Natomiast, ale to wyraźnie biło po oczach, prawda? Ta radość Kremla i ta radość Donalda Tuska, no nawet wręcz nieprzyzwoita, bo politykowi wypada w takich sytuacjach wobec polityka zagranicznego, który
który był bardzo pomocny Polsce, wymaga więcej, moim zdaniem, zachowawczości w słowach niż politykowi polskiemu. Mówimy polskiemu cały czas o Donaldzie Tusku. Bardzo dziękuję. Sławomir Wróbel, działa też organizacji Great Poland w Londynie. I sympatyk klubów Gazety Polskiej i środowiska Gazety Polskiej. Oczywiście. Nie było spotkania w klubie Gazety Polskiej, na którym bym był w Londynie, na którym by nie było Sławomira Wróbla, i to co trzeba podkreślić. Miejmy nadzieję, że te czasy powrócą znów, panie redaktorze. Wybieram się. Mam nadzieję, że klub Gazety Polskiej mnie zaprosi w Londynie znowu. Dziękuję bardzo. Za chwilę już o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych. Miro Nachołda, redaktor naczelny naszych mediów.